No, i teraz jak zmienić te przekonania? Bo to jest, mimo wszystko, jakby program dla niedorozwiniętych, czyli z głupiego ego, które jest autodestrukcyjne, chcemy zrobić ego, które będzie nas chociaż trochę głaskać i wspierać. No to jest pierwszy krok. Żeby mieć z automatu dobra, dasz radę. Nie poddawaj się, a nie to już jest koniec. <laughs> już koniec, nie. Życie się kończy. Rozumiecie, <laughs> dla mnie ta myśl pozytywna jest tak samo śmieszna, jak ta negatywna, że to jest. i to jest bzdura, i to jest bzdura. Ale na początku ja pamiętam, jak walczyłem, i to jest walka wewnętrzna między tym, że czy mi się uda, czy dam radę, czy wszystko będzie w porządku, czy to się poukłada. Jestem nieszczęśliwy, a chciałbym, żeby było dobrze. No, tych walk wewnętrznych mamy tysiące. I to, co ja zauważyłem, i to jest teraz znowu tupnięcie, to trzeba siebie przekonać. Czyli trzeba znaleźć taki argument na te ego, żeby one wreszcie odpuściło. To jest, to brzmi, to jest jak jakaś frikolandia, bo my musimy przekonać ten wewnętrzny mechanizm, żeby on puścił. To jest nieprawdopodobne. I teraz. Przykład z mojego życia, pamiętam jak moi rodzice zaliczyli bankructwo i ja taki pozytywny bohater, oglądałem się pozytywnych filmików na YouTubie no i miałem to poczucie w brzuszku, że no dobra jest dramat, ale w teorii wszystko się da ogarnąć, nie? no bo Elon Musk mówi, że żyj bez granic, tam mierz wysoko, dasz radę, nie? No to mówię, no w teorii, i ty to mówisz, Arnold, to mówi Elon Musk, to mówi Steve Jobs, no i wiecie, no. no, ale jestem w czarnej dupie, nie? No i teraz, czy to działa? I teraz e, pierwszym etapem jest to, że dobra, zaufam im, przynajmniej ja tak miałem. Zaufam im, że w teorii to powinno zadziałać. I to jest nadzieja. Później jest niebezpieczny moment, jak z nadziei robi się wiara. Że zaczynamy wierzyć, że będzie dobrze. To jest słaby moment, bo jak nie wyjdzie, to jest rozczarowanie. Nie? Wierzyłem, wierzyłem i nie wyszło. No ale na końcu jest rozumienie. I to jest znowu ten moment, kiedy zaczynasz rozumieć, że jak robisz A, to będzie B. I teraz dla mnie ten mechanizm jest jasny jak słońce: że jak ja ciężko pracuję, będę miał wielkie ambicje i tak dalej, to ja będę osiągał. Mnie to jest jasne jak słońce. Ja nie muszę wierzyć w siebie. Wiara w siebie jest na poziomie yy, no, mikro nie do niedorozwoju. No. Jesteś jeszcze niedorozwinięty, dlatego musisz wierzyć w siebie. Na pewnym etapie ty rozumiesz, że jak robisz to, to będzie taki i taki efekt. I tu mamy zrozumienie. I teraz, ja, u mnie klikło, na przykład jeżeli chodzi o sprawy sukcesowe, jak wydałem swoją pierwszą książkę i nie umarłem z głodu jak był ten największy kryzys? Czyli z dnia na dzień zacząłem bardzo ciężko pracować. Od rana do nocy i ogarnąłem całą rodzinną sytuację. Pięć osób na utrzymaniu. Wiedziałem: Okej, okay, dało się, wydałem książkę, osiągnąłem coś niemożliwego i w tym momencie było aha. Aha, jak ja wydałem książkę, to ja mogę zrobić wszystko. Włączając to lot na Marsa. Jak się zaprę na coś. To ja jestem w stanie osiągnąć wszystko. I teraz ja na tej książce nic nie zrobiłem. Yy, ona nie sprawiła, że stałem się znany. To nie był żaden bestseller, ale ja ją po prostu napisałem i u mnie to klikło. Przekonałem sam siebie, że aha, wszystko to co oni mówili, to działa. Okej, okay, ja może jeszcze na tamten moment nie miałem żadnych sukcesów, ale ja zrozumiałem ten mechanizm. I teraz każdy z nas potrzebuje te wewnętrzne przekonanie siebie, że coś działa. I tego wam nikt nie namaluje tego słowo klucza dla was, czy tych słów mocy dla was. Wy sami musicie znaleźć na siebie sposób, jak przekonać tą wewnętrzną. No już nie będziemy wyzywać. <laughs> nie to jedno albo drugie słowo pewnie. Ale jak siebie przekonać, żeby zmienić przekonanie. I to jest zadanie domowe dla was, zapiszcie to sobie jakoś. Że jeżeli chcecie się stać pewni siebie, jak przekonać siebie, że już jesteście? Jeżeli się wstydzicie, jak zrobić, żeby być pewnym siebie? Jeżeli się boicie, jak stać się, ale tą pewnością wszystko pasuje. <laughs> jestem brzydki, jak się przekonać, że jestem ładny? I teraz, tu jest waszym zadaniem, żeby to laserowo zrobić, a potem poszukiwać tego słowo klucza. Poszukiwać tych słów, które was odkręcą. Bo jak zrobimy to tak klaserowo to wy to możecie zrobić bardzo szybko. A jak my coś niby chcemy zmienić, ale wiecie, za dwa dni czy tam, a, za 15 minut zapominamy o tym, to się może nigdy nie wydarzyć. I teraz jedną z moich cech było to, że jak ja już coś chciałem ogarnąć, to ja nie odpuszczałem. Po prostu mi to w brzuchu nie dawało spokoju, że jak chciałem być szczęśliwy, to robiłem wszystko, żeby być szczęśliwy. I szukałem, 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 aż znalazłem. Także determinacja w odnajdywaniu tych wewnętrznych dialogów jest kluczowa. I teraz jestem ciekaw, jakie ty miałaś takie główne momenty, gdzie przekonałaś siebie do czegoś. Fajnie miałeś, ty to, to miałeś tak epicko, nie? Film można by włączyć. Ja tak nie miałam, nie? Pytanie brzmi, jak zmienić przekonania? No i teraz ja was zapytam, odpowiedzcie w myślach. Komu wleciała ta świnia? z tym przyrodzeniem w czasie medytacji. No Nawet nie musicie podnosić nie rąk. Świnki, no. Na bank każdemu na chwilę wleciało. Nawet ja się zastanawiałam, dlaczego sobie wyobrażam teraz tą świnie, nie? A właśnie dlatego, że my jesteśmy w stanie wpływać na te myśli. Jeżeli my wiemy, że wszystko na nie wpływa, to my jesteśmy też tym wszystkim. No więc jeżeli ja jestem w stanie wpłynąć na to, co mi się myśli... To ja w pierwszym momencie to co zrobiłam i to polecam wszystkim bo to jest taka zadanie dla przedszkolaka. To wzięłam kartkę i ja spisałam wszystko co bym chciała, żeby mi się myślało. Czyli ja sobie stworzyłam taką mapę myśli które chcę, żeby gdzieś tam sobie latały po mojej głowie. I to się tyczyło odnośnie kariery, to się tyczyło odnośnie zarabiania pieniędzy, to się tyczyło odnośnie relacji, wszystkiego. Wspisałam wszystkie myśli, jakie bym chciała, żeby latało po mojej głowie. I tutaj jest naprawdę magia, bo w momencie, kiedy ja to spisałam, wiem, ty nie spisujesz, ale teraz już. Ja jestem leniwy. No. <laughs> w momencie, kiedy ja te myśli sobie spisałam, to uwierzcie mi, że one procentowo znaczyły się znacznie częściej w mojej głowie pojawiać. Niż jak ja sobie myślałam o tym, że powinnam sobie spisać. Rozumiecie paradoks, ale to już jest generalnie stwierdzone naukowo, że jak ludzie spisują, to ten papier coś takiego ma do siebie, że to się nas trzyma. Więc to jest yy, numer jeden, żeby po prostu sobie spisać wszystkie najbardziej takie, nie wiem, absurdalne, że chcę często myśleć o tym, że jestem milionerem. No bo jeżeli myśli, afirmacje, o czym myślisz, to przyciągasz, możemy sobie pójść tym yy, sekretowym, że tak powiem, streamem, no to dlaczego nie? I co jest ciekawe, tutaj na chwilę wrócę do ego, tylko przy pierwszej liście moje ego mnie zatrzymało, myślałam, że tam będzie nie wiadomo, ile tych myśli, tam było 10. I byłam aż zaskoczona, że ja tak mam taki wąski zakres tego, co tak naprawdę chciałabym, żeby było w mojej głowie. No i potem dopiero kiedy tak naprawdę otworzyłam się na to, że jeżeli mam prawo myśleć sobie, i dobierać myśli w taki sposób, jak mi się żywnie podoba, no to ta lista wzrosła do tam 100. I tyle. I to było takie proste, że ja je po prostu spisałam. Raz podjęłam decyzję odnośnie tego, jak chciałabym sobie myśleć. I tu jest pies pogrzebany, że bardzo często my chcemy, ale nie działamy, nie podejmujemy decyzji. A jak nie ma decyzji, no to tak naprawdę nie ma nic. Prawda, Dawidu, Nuniuś? Tak. Święta prawda. I teraz... tak, że u mnie trochę mniej epicko, u mnie tak bardziej wiesz. Też Dobrze. Tu zawsze równowaga. <śmiech> <śmiech> Wracając do sekretu. Ile ludzi nie wierzy w sekret? Że wiecie, będę myślał, że jestem bogaty, to, to będę bogaty. A to dokładnie tak działa. To jest niesamowite. Eee... No. <gry> jeszcze, jeszcze wam powiem o takiej pułapce, to, to, to Roman jest akurat na sali, to jest jego fajny przykład. Zastanawiajcie się nad tym, jak już formujecie te myśli, trzy razy nad tą myślą, bo swego czasu Romana afirmacja była chcę zarobić na spłatę kredytów przepraszam, zajebista afirmacja, nie? Czyli jeżeli ja mam na przykład, nie wiem, 40 tysięcy w kredycie, to chcę zarabiać 40 tysięcy i tyle mi wystarczy. Czyli jego afirmacja nie była na zasadzie e, chcę zwiększyć dochody mojej firmy, wiecie, chcę zarabiać, tylko... Jak umysł strasznie go limitował, jak te myśli go limitowały. Po czym po pół roku mówi, ale ja byłem porąbany, że ja myślałem w ten sposób, nie? Zamiast myśleć o tym, że chcę zwiększyć po prostu swoje dochody, co siłą rzeczy spłaci moje kredyty i zobowiązania, to ja po prostu myślałem o tym, że chcę spłacić te zobowiązania i tym samym zawęziłem w ogóle pole działania tych moich myśli. Więc to jest też taka sztuka, żeby umieć te myśli budować serio, takich, jak ty powiedziałeś, nie? Niemożliwe. Napiszę książkę, udowodnię sobie, bo to jest duży dowód, mocny dowód, który daje mi tak naprawdę kopa do działania. No, tylko im większa abstrakcja, tym ciężej przekonać Uwierzycie. ego, przynajmniej na początku. Tak. Teraz dla mnie to jest proste jak oddychanie, że ja mogę sobie wkręcić jakiś duży cel, no, będzie wymagał dużego nakładu pracy, ale wszystko jest możliwe. E, przykładem są tego ludzie, którzy osiągnęli abstrakcyjne rzeczy. E, i teraz tu no zabawa z tym ego jest tak, że albo sobie zróbcie świadome schodki, że najpierw dobra, sięgnę tu, a nie od razu tam, bo teraz są właśnie różne typy osobowości. Ktoś może podejść logiką, ktoś łańską fantazją. Zależy... Tak, tylko, tylko właśnie ja mam tak, że jak ja nie mam takiego celu, który aż rajdki mi spadły na myśl o osiągnięciu jego, to mi się nie chce. mnie, ja, ja nie lubię takich półwyzwań. A ja mam tak, że jak coś zrobię i mi nie wyjdzie za pierwszym razem, to już nie chcę, bo ja nie lubię przegrywać. No i teraz tu będą fajniejsze małe cele, ale cały czas do przodu. A ja lubię ogromny, bo wtedy czuję fan i ekscytację, żeby coś takiego niesamowitego zrobić. A nawet jak mi się nie uda, to też jest fajna wymówka, że jak mi się nie uda, no to przynajmniej próbowałem. I teraz patrzcie, jak z tym ego jest, że dobra, idę po coś dużego, jak mi się nie uda, przynajmniej spróbowałem. Kozacy próbują. Yy, porażki sprawiają, że wzrastamy. I teraz to jest ten self-talk, który gdzieś tam się kręci jeszcze czasem w mojej głowie, jak idę po te ambitne rzeczy, i teraz gdybym ja nie miał takich pozytywnych już wkrętów, wbitych, i przy, które mnie przekonały, no to nie byłbym w stanie osiągać. No bo to wynika z tego. Zrozumianego, przekonującego mnie wkrętu. Nawet jak leciałem, no chociażby to też niedawno, pierwszy, te pierwsze razy samolotem i chciałem zostać skoczkiem spadochronowym, no to lecę i się boję, nie? I sobie myślę, po co się boisz, no, no Jak spadniemy, to spadniemy. Jak, jak wszystko będzie OK, no to będzie OK, jak nie będzie OK, no to nie będzie OK. No i teraz szukam na siebie i normalnie siedzę, bo to już właśnie taka, taki, nazwijmy to świadomy ten self-talk. Siedzę w tym samolocie i się zastanawiam, jak przestać się bać. Co ja muszę sobie powiedzieć, żeby się odkręcić? I w pewnym momencie sobie powiedziałem, że dobra, to nie jest strach, tylko to jest ekscytacja. Ekscytuję się, że lecę. I czuję aż takie, wiecie, mrowienie w brzuszku jest ten. To jest ekscytujące, że zaraz wyskoczę z samolotu, a nie, że sram w gacie. I teraz to sprawiło, że... Przekonałem siebie, że to jest serio ekscytujące, bo jest, i mi klik. I nagle ze strachu zamienia się w to coś fajnego. I teraz, jak wy będziecie na siebie szukać patentów, to jest, będziecie znajdywać tak, a nie tak jak większość ludzi całe życie mogą gonić się za, za ogon i nie znajdą tego, bo nie szukają tego świadomie. Tylko jest problem, jest problem, i zapominam, i on dalej jest gdzieś tam zakopany. Nie kłamie, tak ma. W Chorwacji, klify. Płyniemy łódką. <gry> Stałem długo, ale. I Dawid mówi, na klify! Ja uwielbiam klify, ja skaczę z samolotów. Klify też musimy zaliczyć. No taka reszta ekipy. Ja, mówię, ja tam nie będę skakać, moje nogi są dosyć cenne. Roman mówi, no dobra, pojedziemy na te klify, tak? Popłynęli. Wszyscy skoczyli. A ja zostałem. Dawid jeszcze pół godziny walczył, tak? Ja już przestałam nagrywać, bo szkoda było pamięci w To skoczył. <laughs> no. Także to też jest ciekawe, że skakałeś z samolotu, tam to fajnie sobie wgrałeś nową, że tak powiem, myśl i, i działało, natomiast klif niżej i trzeba było nową, nie? Że... I nowa zabawa. Tak. I, to jest, ta, i to, to, to jest o tyle ciekawe, że jest tyle różnych nowych sytuacji, tyle różnych sytuacji w życiu, że te ego jak nas trzyma, to my mamy... Tak naprawdę, miliony obszarów do odkręcenia. Miliony myśli do odkręcenia. I trzeba, jakby zdać z tego sprawę, że relacje to jest zupełnie co innego niż sukces. Podejmowanie jakiegoś tam ryzyka zupełnie co innego niż wychowywanie dzieci. I teraz tych gier jest cała masa. O tych grach jeszcze będzie, w szczególności w jutrzejszym dniu. To sobie właśnie będziemy przekładać to potem na praktykę. Ale. Samo to, że wy sobie wrzucicie na ruszt, dobra, chcę odkręcić się tu, 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 szukamy patentu, jak się przekonać. Jak wy to tak postawicie, to to, co znowu 10 lat zajęło mi i przypadkiem gdzieś tam znalazłem na siebie sposób, bo któryś słowo klucz od jakiegoś mentora dotarł do mnie albo przypadkiem osiągnąłem sukces albo coś się wydarzyło i się zmieniłem, bo coś mi zaskoczyło, Wy możecie odkręcić dużo, 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 dużo szybciej. I to jest dobra wiadomość. Przejdźmy do etapów. No i teraz, Tada, jak to jest poetapowane, bo to są dla Was właśnie te najważniejsze rzeczy, żebyście wiedzieli, gdzie jesteście. Na jakim etapie w rozwoju duchowym, w obszarze myśli, jesteście? Ja myślę, że to jest generalnie y, chyba jedno z najfajniejszych aspektów tego szkolenia. Żeby naprawdę siedliśmy i poukładaliśmy przebieg a, tych etapów w kontekście na przykład myśli. To jest dosyć ważne, bo e, jeżeli wy dzisiaj zdiagnozujecie się, tak powiem troszeczkę e, medycznie, na jakim etapie jesteście, to będziecie w stanie bardzo szybko ruszyć do przodu. Problem często jest, w tym, że my nie do końca wiemy, gdzie my się znajdujemy. Nam się wydaje, ale że tak powiem, gdzieś ta wiedza jest, gdzieś tam dzwoni, w niektórych aspektach działa, w niektórych nie. Nie bardzo wiemy, jak z tym ruszyć do przodu. Jak ktoś jeszcze ma taki typ osobowości jak ja, że lubi wygrywać, no to w tym momencie dwie porażki i dobra, walić te myśli. I dlatego teraz bardzo, y, myślę, że solidnie sobie omówimy te etapy, jak to u nas było. Jak to z obserwacji jest, no bo też z ludźmi trochę kilka lat współpracujemy odnośnie tych etapów. I Wy myślę, że dzięki temu będziecie mogli sobie zaznaczyć, ptaszek, czy tutaj jestem. No co, o starych nie będziemy rozmawiać na autopilocie. <śleszamy w zauważych> Jak mamy tak przez siebie. To Boże święty. No to to jest tak, jak na samym początku powiedziałaś. Pierwszy etap to jest klasyk, wierzymy we wszystko. Po prostu Śmietnik, nie ma... cały śmietnik w nas, wszystko stuprocentowe, Kolega coś powiedział, tak. nauczyciel coś powiedział, wszystko wierzymy, w telewizję mhm. wierzymy, co politycy mówią wierzymy, co policjant powiedział wszystko, Wszystko wierzymy. I to słowo wierzymy jest tutaj słowo kluczem. Podpinamy się, mamy prąd, zasilamy te myśli. Jesteśmy tymi myślami. I też na tym etapie tego autopilota bardzo często ludzie mówią, że są zgubieni, bo tych myśli jest tak dużo, one są tak skrajnie, one są tak multikultikolorowe, że, że w pewnym momencie my tak, bo nasze ego pragnie w coś wierzyć, że zaczynamy się gubić, bo my już w sumie nie wiemy, w co mamy wierzyć. Tak? I ten autopilot jest zgubny. No, bo niestety to na mi tak szasta i miota, że to nie ma nic wspólnego z poczuciem, jak gdyby, siebie tutaj w spokoju, komfortu. No nie, no bo wstajesz rano i tak naprawdę od tego, że nie wiem, kołdra źle pachnie, czy ona dziwnie wygląda, albo on jakoś na mnie patrzy, i, i wiecie, i się zaczyna, nie? Wszystko śniadanie za ciepłe, za zimne, za późno, trzy minuty jestem spóźniony. I lecimy z tym koksem, sami wiecie. Cały dzień po prostu jest zrąbany, bo pierwsze 30 sekund po wstaniu rozwaliło nas system. Autopilot to się nazywa. No i teraz następnym myczkiem jest to, że aha, to mamy coś takiego? No i koniec. Tylko z refleksji. Aha, myśli się same myślą. Czyli zadałbym Wam pytanie, najprawdopodobniej i prawdopodobnie wszystkim, czy wiecie, że myśli się same myślą? Tak. Czy to coś Wam zmieniło, nie? Czyli. Było piątkowskiego w książce. Coś tam nie? było, nie wiem, Je, może siódmy takiego, rozdział, no... nie wiem, gdzieś to tam było. Często I nic o tym zresztą mówi. Tego nie wynika. I tak ma masę osób, że okej, okay, fajna informacja. Nic z tym się nie robi. Czyli wiesz, że to jest, ale jesteś dalej temu totalnie poddany. I tu myślę, że większość osób gdzieś tam w tej krainie, mimo że mają książkę, jedną, drugą, trzecią przeczytaliście, to dalej w 90 czy tam 95% myśli, wierzycie. I to i to, to już jest przynajmniej takie pierwsze aha, no ale z niego nic nie wynika. Nie? Czyli to można powiedzieć, że to są tacy rozwojowcy, którzy Yy, czytają, robią zdjęcia swoich książek, wrzucają na Insta. Wiem, ale w dwa, nie powiem. przeczytają książkę. <grym> tak. No fajnie, ale z tego nic nie wynika, nie? nie że coś, tylko nic. <grym> <grym> no i to jest taki etap, no puchary z książek, nie? To jest, tutaj też często się ludziom radzi na tym etapie, że jest coś takiego, nie? Zaczyna się. A odkryłeś i zmieniasz świat, no? tak. Szkoda, że, no. że sam ty mnie emanujesz, dlatego prawdopodobnie feedback jest taki, że nikt cię nie słucha. Ale no, świadomość tego autopilota bardzo dużo ludzi ma. Zresztą, jak coś, coś no. komuś się ten, no, no jest, jest. No na YouTube widziałem, nie? Piątkowskiego coś tam wytłumaczył, no ale nic z tego nie. Wynika, nie? No punkt trzeci tutaj myślę, że już jest bardziej ciekawy. Selektywna świadomość. I to na tym etapie wierzę, że tutaj jak powiedzmy, że czytaliście moje książki nie w dwie godziny, tak jak niektórzy chwalą, czy tam 4-5 na, na, na Facebooku, mówię, na bank, wszystko zrozumiałeś. E, tylko już to oraliście. I teraz zauważcie u siebie, że część rzeczy przepracowaliście, część rzeczy wiecie, że są bzdurami, ale w masę jeszcze wierzycie. Czyli y, ta selektywność tego, że dobra, powiedzmy, że jesteś pozytywnym wojownikiem, wierzysz, że będzie dobrze, trzeba myśleć pozytywnie, sekret, wierzysz, to zrozumiałeś. No ale jak mama czy tata ci farmazon ciśnie, to już masz to, że gadają głupoty. Y, partner coś tam ten, no to się nie dogadujecie, bo ty masz takie patrzenie, on ma takie patrzenie. Albo nie rozumiesz jego patrzenia. Kontrolujesz nie? myśli, póki coś się nie odwali, nie? Czyli jak jest fajnie, wygodnie. <laughs> fajna atmosferka, wszystko sprzyja, full kontrola myśli. To jest bardzo częsty klasyk. Ale jak on... <noise> Odwala znaczy, się z sytuację nie po waszej myśli i w tym momencie zero kontroli. To jest po prostu jakby wycięli tą waszą świadomość, wywali ją po prostu z twardego dysku jej nie ma. I wy wierzycie we wszystko, nakręcacie się. Każda myśl, znowu nią jesteście. I, i potem jest ten fajny paradoks, że ja wiem, że te myśli mi się myślą, ale... A to jest Ale tak wiarygodne to, co mi się myśli. To jest tak po prostu, to do mnie tak przemawia, że i ten czyn, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, i właśnie ta selektywność, to jest moim zdaniem poziom, na którym większość ludzi kończy swoją karierę rozwojowo-duchową. Bo jak nie ma pe pełni zrozumienia mechanizmu, i tutaj można by rzec dzięki medytacji, bo medytacja sprawia, że robimy sobie ten dystans między, pomyślał mi się, ten bąk, ha, ha, ha. I potem otwieramy oczy, idziemy do życia, i też musimy mieć dużo takich hahaha. Ha, ha". I ja, przebywając z moimi znajomymi, w mm, na tym pierwszym etapie, jak jeszcze się nie znaliśmy, to to było tak, że my sobie opowiadaliśmy: Ty mi się pomyślało, że na przykład co tam Kasia robi, albo tego. Albo ty mi się pomyślało, i my opowiadaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co nam się myśli, w formie hahaha. Ha, ha". Ale to jest niesamowite, że ja o tym pomyślałem. I teraz tak, jak my mieliśmy to teraz pod wpływem tej medytacji, to ja z moimi znajomymi, czy podopiecznymi, bo też tam miałem wielu zawodników, my ciągle rozmawialiśmy o tym, ha, 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 to mi się pomyślało. Ha, 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 tam to mi się pomyślało. Teraz dobrze mieć kompanów, z którymi można się poha-chować. Generalnie nie będziecie ich mieć, współczuję. <laughs> Także zostaniecie z tą wiedzą sami. <laughs> Taki jest przynajmniej początek. <laughs> Ale tak to już jest. I jak zaczniecie mieć coraz więcej tego haha, to jesteście w stanie się wyzwolić ze wszystkiego. I to jest ogromny step, to jest, to jest naprawdę przeogromna różnica między tym selektywnym, że trochę obszarów w swoim życiu ogarnąłem, trochę się podpinam jeszcze do prądu, a już tak zaczynacie rozumieć ten mechanizm, że do każdej myśli macie dystans. Tak do tego bąka, tak do tego, co się działo kiedyś. bąk jest idealnym przykładem. Teraz w każdej myśli robicie bąka. Nie ciśniecie go dalej. Czerwona lampka powinna się zapalać, jak już zaczynacie w coś naprawdę wierzyć. Tak, to powinien być ten, a, podpiąłem się Cokolwiek. do Cokolwiek, obojętnie, czy to jest pozytywne, negatywne, a, fajne, niefajne, jak zaczynacie a, już serio w to wierzyć, jak zaczynacie wszystko pod to sobie układać, jak zaczynacie już, wiecie, jakieś grubsze, że tak powiem, to nie, że jedna myśl, to już tam, tam idą takie grupy całe tych myśli, to tu już powinniście się zrewidować, że no, nie, nie tą drogą. To jest jak gdyby pierwszy bardzo ważny czynnik, który po pomaga nam na początku kontrolować. Jak zaczynam w coś wierzyć, wchodzi za bardzo to stop. Zatrzymaj się. To jest tylko myśl. No, proste nie. To już trochę trudniejsze <noise> niż to pierwsze szkolonko. Ale jak to ogarniecie i będziecie wolni od własnych myśli, wchodzimy do krainy turbo spokoju. No bo co nas głównie. Wyniszcza. Ta analiza, nie? Analiza problemów, coś, z czego może wyniknąć, co on powiedział, jak się powinienem zachować, jak się on powinien zachować. Malowanie tego świata, nie? Tym swoim ograniczonym światopoglądem. I dla mnie, czyli teraz. Czy ty zmierzasz do czwartego, czy ty już zamknąłeś temat? Zmierzam do czwartego, ale czwarty, bo to, to, to się tak trochę prze, prze, przekłada, bo niby rozumiałem mechanizm, ale dalej czasem się podpinałem. I słowo kluczem dla mnie, takim najważniejszym, jest to, co ty powiedziałaś, że zacząłem łapać się, kiedy się prądzę do jakiejś myśli, i ło, ło, ło. Czyli teraz też to chcę zrobić. Tupnięcie. Zapamiętajcie. E, tak. Nie wierzyć. Jak zaczynacie wierzyć, to jest zła droga. Schodzimy ze ścieżki wiary. <laughs> <laughs> Dokładnie tak. To jest bardzo ważny etap. I, I dlaczego ta selektywna świadomość jest tak niebezpieczna? Bo na poziomie tej selektywnej świadomości odnosimy wrażenie, że to w ogóle nie działa. Czyli mamy tak samo no, dużo za, się. jak i przeciw. I tutaj się ten nasz wewnętrzny buntownik ego mówi, weź, odpuść, wyluzuj. Z tymi myślami w ogóle nie ma sensu, to i lecimy z tym filmem. Dlatego tak ważne jest tutaj. Cały czas się stymulować w tym, żeby nie wierzyć, a żeby jak najlepiej skumać mechanizm i obserwować go u siebie, u innych. Po prostu go zaobserwować. O, ten ma, ten ma, ten ma. Ja mam, o, wszyscy tak mają. O, po okay. prostu. Już. Ja fajny jak... no. ja, ja, ja no. taki myk z Anią, że ja, ja byłem bardzo rozwojowy, a ona tak średnio, nie? Tak średnio, czyli prawie wcale. I... Jeden z filmów, w który wierzyłem, chociaż już byłem bardzo zaawansowany, bardzo zaawansowany, to powiedzmy, z 8-7 lat już się uczyłem i tak dalej, i tak dalej. I w jaki film uwierzyłem, że główną zasadą w rodzinie powinno być to, że wszyscy są, nazwijmy to, szczęśliwi i jakby to był mój fundament. I teraz, jak Ania była niemiła, to ja mówię, to ty się Albo uspokoisz teraz, albo za drzwiami. I teraz, już teraz sobie musicie wyobrazić, co rosło w pani, mojej kobiecie. Wszyscy szczęśliwi. Powiedziała, tak, pójdę ochłonąć, przejdę się. No nie. Pomedytuję w międzyczasie. Idę to przemedytować. Nie? No nie. No I motyw był taki, że sam wyjdź. A ja mówię, ja wiem, że ja się kontroluję, ty odjebujesz. I teraz ona mówi, że ona nie wyjdzie. A ja mówię, wyjdziesz. I teraz patrzcie, jaka, nazwijmy to pułapka, że mam ideę, i teraz jak działa ego. Idea jest dobra. Chcę, żeby w rodzinie było szczęście ponad wszystkim, masz się kontrolować. I teraz na wszelki możliwy, niemalże sposób, niby spokojnie. Wyprowadzę cię z tego domu, żeby dziecko nie musiało oglądać, jaka jesteś rozpieprzona. No i teraz doprowadzało to do tego, że szarpaniny i tak dalej, no byłem silniejszy, no to wyprowadziłem ją za drzwi. Hit. Ale to moje ego, czyli mam czyste papcie. No ale skubana się szarpała, nie? I teraz to też jest ciekawe, jak działa ego, że w teorii powinna wiedzieć na logikę, że nie miała szans. Ale i tak walczyło. No i teraz patrzcie, nie, że można myśleć, czy może się wam wydawać, że już coś ogarniacie, a dalej uhu, jest wiecie grubo, nie? Pod kopułą. I teraz, ile razy w imię, w imię jakiejś pięknej idei, nie? I to pewnie ci, co wybuchają, też mają piękną ideę. Allah Akbar, nie? No, ja kiedyś... Idea jest dobra dla Boga! Ja kiedyś podałam przykład, że Hitler sam dla siebie on też miał piękną ideę. Stworzyć <grym> rasę idealną. i blizko i blond. Tak. No? Idea dobra, nie? On tak uwierzył w tą ideę, że on jeszcze był w stanie przekonywać masę ludzi do tej idei. No, da się, da się, nie? Czemu Hitlera myśl. po moim przykładzie mówisz? Uwierzył w myśl. <grym> <grym> Bo ty teraz... wyrzucasz z rękawa zawsze takie, wiesz, kontrowersyjne przykłady, <grym> więc stwierdziłam, a raz kończyk mnie też. I teraz te uważanie, bo to jest tak. Ja się podpiąłem do wizji, że trzeba być szczęśliwym. Relacja musi być oparta na szczęściu, samokontroli emocji. Błąd. I teraz, jak mamy głupią podstawę, to ta lawina konsekwencji bardzo łatwo idzie. I teraz, im bardziej ogólne, im bardziej otwarte, im bardziej mniej inwazyjne idee. Jako fundamenty, tym lepiej. Czyli na przykład, fajne jest wolność. Fajne jest, każdy ma swój czas na rozwój. Każdy jest na innym etapie. Nie da się przyspieszyć pewnych procesów. I teraz Fakcje. gdybym ja miał takie wgrane e, motywy, no to nie cisnąłby mojej Ani, że to ja cię oświecę. Nie? No nie mogłeś, bo mama, mama ojca za drzwi wypalała, więc... No i teraz zły fundament myślowy... I on zaczyna powodować całą lawinę konsekwencji. I teraz, jak my sobie, i znowu można wrócić do tych afirmacji, nie nasłuchamy się ludzi mądrych i nie zbudujemy sobie dobrych fundamentów, no to będą wyprowadzanki za drzwi, walka na wieszaki i tak dalej, nie? Nieraz dostałem. I uważajcie na to, że. Nie, no ja świadomie w to wierzę. <laughs> To nie jest tak, że to. Najlepsze jest. Świadomie się wkurzyłem. To jest w ogóle mój bestseller u moich kumpli. Nie, no, świadomie się wkurzyłem i coś tam powiedziałem. Musiałem ją doprowadzić, nie tam To, to jest w pełni świadome, no, że jak to Tak. Świadomie sobie popsuje dzień. no, Na bank, nie. Także uważaj, za każdym razem, jak w coś wierzycie, to już jest ślepy zaułek. To już jest na bank. Już się fazy się kończą, nie? No fajne miałem te wkręty. I najlepsze jest to zaangażowanie, jakie w nie wierzymy. Nie? I no dzisiaj... No... I to jak ktoś nie wierzy w to, co ty, nie? To jest jeszcze dobre. Jeszcze się dziwisz, nie? Że wiesz, nie chcesz wyjść, nie? No jak? Przecież nie panujesz nad sobą. Powinnaś wyjść, nie? Albo jak ci się wydaje, że wszyscy myślą tak jak ty. To jest też dobry motyw. No to jeszcze wcześniej, nie? Albo, że powinni myśleć. Także kochani, i teraz jak zaczynamy rozumieć już ten mechanizm tak naprawdę, no to później się otwierają drzwi do tego, że ja na dzień dzisiejszy nie mam zdania. No, no bo na jaki temat byśmy nie porozmawiali, jakbyście mi zadali pytanie, a wierzysz to, co powiedziałeś? Tam powiedział? No, no nie. Bo mogę na to spojrzeć, tak, 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 tak. Na miliony sposobów. I teraz dzięki temu, że ja zrozumiałem totalnie mój mechanizm, że mi się wszystko samo myśli i moje myśli są zaprogramowane przez wszystkie ludzie, informacje, które przez całe moje życie się nagromadziły, ja mogę na wszystko na miliard sposobów patrzeć. Ja się przestałem angażować w nie. I teraz, magią tego, że jak już się tak nie, nie dajemy tego okablowania takiego do każdej chmurki, nie? do każdej myśli. To nagle to niebo się robi coraz bardziej niebieskie i przejrzyste a nie ma tak dużo tych czarnych i ciemnych chmur bo je po prostu przestajemy zasilać czyli to nie jest może tak że ja już nie mam żadnych myśli dalej mam myśli w szczególności mam pozytywne myśli te które sobie gdzieś tam zaprogramowałem ostatnio przez ostatnie lata ale i tak mnie nie wierzę czyli jak jakiś obłok jest to jest taki ładny obłok że na chwilę mam trochę cienia ale generalnie jest... Piękne, błękitne niebo, mam 100 razy mniej myśli niż jeszcze parę lat temu. Czyli ultimate podróżą w tym rozwoju duchowo-myślowym, w tym etapie myśli, jest to, że jesteście w stanie mieć dużo, 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 dużo mniej myśli. I później, jak zaczynacie z nich korzystać, to trochę jak z narzędzi. Że, o dobra, kuku jest yy, z kołem, trzeba je zmienić, no to gdzie jest lewarek. Czy jest to do tych ten, czy jest ta śruba? Zaczynacie coś robić po coś. Jest jakiś konkretny cel i dlatego konstruujecie myśli i się w jakość niej angażujecie. Ale z dystansem się angażujecie. A nie bezpośrednio. I ten, ten dystansik to jest ta różnica. A nie, że jedziecie autem i myślicie, o co jak mi koło się. Rozumiem. Przyciągnęłam, nie? Przejdźcie i teraz ludzie tak mają, nie? Jedzie autem, myśli, a co jak się coś wydarzy, nie? No to jest absurd. I teraz ultimate podróżą jest to, że do żadnej myśli nie jesteśmy przywiązani. Nawet do tego, że myślimy. Bo to też jest klasyk. Jezu, ja się tak przejmuję, bo ja tyle myślę. Ja myślę, że ja za, za dużo myślę. I do tego Bo ja się już jestem tyle w tym rozwoju, ja ciągle myślę. I ja teraz się atakuję myślami, że muszę przestać myśleć. <laughs> to jest w ogóle niesamowite, nie? Że jak tu przestać myśleć? Już, już coś ogarnąłeś, to, to teraz się przejmujesz. Albo jeszcze, że się przejmujesz, że się nie przejmujesz. Przecież powinienem się przejmować wszystkimi. Bo nie? wszyscy się przejmują. A wszyscy mi teraz mówią, że jestem bez duszy, nie? Bo kontroluję emocje. No i, i rozumiecie, i to można tak w kółko, w kółko, w kółko. A jedynym problemem jest to, że my po prostu dajemy prąd do tych myśli. Jaki Jak nie form? ma prądu, pt, obcinamy go, nagle nie ma problemów. Tylko trochę nudno jest, nie? I teraz patrzcie, sześć minut medytacji. Łu, jaka jazda bez trzymanki. To trwało wieczność, nie? Sześć minut. Bez tej egolandii. I teraz wyobraźcie sobie, że trzeba się zaprzyjaźnić z tym chillem. To jest inny stan świadomości. To jest inna czasoprzestrzeń, że jest spokojnie. I teraz na początku się normalnie trzeba z tym zaprzyjaźnić, że się nic nie dzieje. Że to tylko myśl. Myśl. To jest cały czas spokój. Ale naprawdę tak jest, że jak zaczynamy te myśli sprowadzać do tego, że to są tylko myśli, one zaczynają zanikać. Naprawdę zaczynają zanikać. Tylko za każdym razem to jest tylko myśl. Tylko myśl. Powtarzajcie to jak mantra. To jest kwestia pierwszego miesiąca, że to jest natłok, potem się to zmniejsza, 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 ale uwaga, jak po tym czasie, kiedy one zanikną, znowu się zaczniecie na maksa angażować w te myśli, znowu zaczniecie wierzyć, to to wróci. Czyli to, to nie jest tak, że raz sobie załatwicie sprawę z tymi myślami. A potem na przykład, nie wiem, załóżmy jesteście panną czy kawalerem, nie macie męża i, i spoko, nie? Ogarnęłam myśli, wszystko fajnie działa, tu szczęśliwa, ten. I potem nagle poznajecie faceta i się zaczynają myśli, nie? Typu, nie wiem, zdradzi mnie, a co jak się ten, a nie oświadczy się i, i znowu się zaczyna i znowu macie jakąś wiarę w coś. O że rano się nie pomalowałam, i tak naprawdę to znowu wróciło w innym aspekcie. Dlatego tak ważne jest nie tylko, żeby raz sobie z tym problemem poradzić, ale żeby sobie, jak to ładnie powiem teraz, nie po polsku slangowo, ogarnąć know-how w sobie. Czyli zbudować sobie mechanizm, jak sobie z tym radzić. Jak sobie radzić z natłokiem myśli, jak się ich pozbywać. I najprostsze to jest co? Po prostu się w nie, nie angażować. I to zapamiętać. I tupnij, dawaj. Jak tego nie zapamiętacie... Czekajcie. Wystarczy zapamiętać. I teraz nam w Słowo zapamiętać jest tak... A, zapamiętać słówka z niemieckiego. A, zapamiętać jakieś daty z historii. A. Ale jak macie taką wkrętkę, że polityk głupi, od razu każdy pamięta, nie? Tak, polityk to już jest... Już mamy dystans, na pewno kłamie ten, to tak samo z myślami. Trzeba sobie to wkodować. Tylko w myśl. I teraz, Ale to jest właśnie to, że wy serio możecie zaoszczędzić bardzo, ale to bardzo dużo czasu... Jak te kilka fundamentów weźmiecie sobie na bardzo poważnie. I ja bym serio to potraktował poważnie, żeby to zapamiętać. Bo to jest klucz, że coś się zaczyna myśleć lampka. Ktoś coś mówi, lampka, że ego przez niego przemawia. Cokolwiek interpretujecie, już się podpinacie lampka. To są tylko myśli. Ja mogę myśleć, tak, tak, tak. tak. Ucinać tak, w sposoby. zalążku. <laughs> Bo im stworzycie większe drzewko, tym trudniej to potem. Rąbać. No, A większość ludzi ma lasy tropikalne.